mieszkańcy Rosji, jak większość ludności w Europie, przyjęli entuzjastycznie wybuch wojny. Wszyscy po obu stronach frontu byli przekonani o tym, że będzie ona krótka i na pewno zwycięska. Pierwsze niepowodzenia były kubłem zimnej wody. Duże straty ponoszone na froncie, a w końcu utrata w 1915 roku najbardziej rozwiniętych przemysłowo obszarów odbiła się negatywnie na działaniu rosyjskiej gospodarki. Zaczęto krytykować rządy Mikołaja II, który często ulegał w podejmowaniu decyzji politycznych żonie oraz jej najbliższemu doradcy Georgijowi Rasputinowi. Na przełomie 1916 i 1917 roku sytuacja gospodarcza Rosji była dramatyczna, co odbiło się m.in. na ograniczeniu dostaw żywności dla miast. 8 marca 1917 roku w Piotrogrodzie, dawniej Petersburg, doszło do manifestacji kobiet, które próbowały bezskutecznie zdobyć chleb. Następnego dnia dołączyli się do protestu robotnicy. Naprzeciw protestującym wysłano żołnierzy i padły pierwsze ofiary. Takie podejście władz pogorszyło tylko sytuację, a do protestujących przyłączyli się żołnierze, którzy odmówili strzelania do tłumu. Ostatecznie przeciw carowi wystąpiła także Duma, czyli rosyjski parlament. Cara Mikołaja II zmuszono do abdykacji, a 15 marca 1917 roku władzę przejął rząd tymczasowy. Wydarzenia te nazywano rewolucją lutową. Ta rozbieżność w datacji wynikała z faktu używania przez Rosję innego niż przez resztę Europy kalendarza. Po upadku caratu w Rosji ukształtował się system dwuwładzy. Oficjalnie władzę sprawował rząd tymczasowy kierowany przez Aleksandra Kiereńskiego. Nie miał on jednak szerokiego poparcia. Drugim ośrodkiem był tymczasowy komitet wykonawczy, który reprezentował socjalistyczne rady delegatów robotniczych i żołnierskich. Początkowo w radach tych mieli przewagę umiarkowani socjaldemokraci, mienszewicy, którzy chcieli reformy socjalistyczne wprowadzić na drodze pokojowej, i eserowcy, którzy chcieli dokonać zmian poprzez reformę systemu kapitalistycznego. Jednak z biegiem czasu coraz większe znaczenie zaczęli w nich odgrywać radykalni bolszewicy, którzy zamierzali zmian socjalistycznych dokonać poprzez rewolucję. Na ich czele stał Włodzimierz Lenin. Rząd tymczasowy wprowadził wiele ważnych reform. Zlikwidował przywileje stanowe, zagwarantował swobody obywatelskie oraz ogłosił autonomię dla narodów zamieszkujących Rosję. Nie odważył się jednak na ostateczne rozwiązanie kwestii chłopskiej ani na wycofanie się z wojny. W kwietniu 1917 roku bolszewicy ogłaszają tzw. tezy kwietniowe, w których przedstawiają swój program polityczny. Zakładali oni jak najszybsze wycofanie się z wojny, przekazanie ziemi chłopom oraz obalenie rządu tymczasowego i przejęcie władzy. Pierwsze dwa postulaty spowodowały, że popularność bolszewików zaczęła szybko rosnąć. Jesienią 1917 roku bolszewicy podjęli decyzję o przejęciu władzy siłą. Przewrót rozpoczął się w nocy z 6 na 7 listopada 1917 roku, czyli według kalendarza rosyjskiego z 24 na 25 października 1917 roku. Sygnałem do rozpoczęcia był strzał z krążownika Aurora. Najważniejsze punkty miasta wraz z siedzibą rządu tymczasowego, Pałacem Zimowym, zdobyto właściwie bez walki. Wydarzenia te określane są jako rewolucja październikowa. Wkrótce bolszewicy przejęli kontrolę nad całą centralną Rosją. W Piotrogrodzie powstała Rada Komisarzy Ludowych, która miała zamiar pełnić rolę rządu. Na jej czele stanął Włodzimierz Lenin. Wydała ona dwa propagandowe dokumenty – dekret o pokoju oraz dekret o ziemi. Pierwszy dotyczył natychmiastowego wyjścia z wojny. Drugi dotyczył nadania chłopom ziemi. Dokumenty te miały dać bolszewikom w planowanych wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego zdecydowane zwycięstwo. Przeprowadzone pod koniec listopada 1917 roku wybory zakończyły się jednak porażką bolszewików. Dlatego Lenin postanowił przejąć władzę siłą, wykorzystując do tego popierające go oddziały wojskowe. W lipcu 1918 roku ogłoszono nową konstytucję, na mocy której powołano do istnienia Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republikę Sowiecką. Władza bolszewików, zwanych też Sowietami, nie była popierana w całym kraju.
Na terenie całej Rosji zaczęły kształtować się organy administracyjne, które nie uznawały władzy Rady Komisarzy Ludowych. Bolszewicy zaczęli je określać mianem kontrrewolucji, bez względu na to, jakie poglądy rządy te wyznawały. Rosję ogarnęła wojna domowa. Bolszewicy jako wroga postrzegali wszystkich, którzy reprezentowali inne poglądy. Największymi siłami i wpływami dysponowali dawni carscy generałowie, których określano mianem Białej Gwardii. Wiosną 1919 roku rozpoczęli oni działania przeciw bolszewikom, a ich akcje wsparło lądowanie wojsk Antanty w różnych punktach Rosji. Brak koordynacji działań doprowadził ostatecznie do zwycięstwa bolszewików. Zreorganizowana i kierowana przez Lwa Trockiego Chłopska Armia Czerwona do końca 1922 roku pokonała wszystkie oddziały Białej Gwardii. W grudniu 1922 roku proklamowano powstanie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.